Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. A z nami o poranku w rozmowie telefonicznej burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, witam wszystkich słuchaczy. Panie burmistrzu, na profilu społecznościowym pochwalił się Pan zdjęciem, na którym trzyma Pan z dumą czek na 2 400 000 zł. To pieniądze w ramach rządowych funduszy inwestycji lokalnych. Jak te pieniądze zostaną spożytkowane? Na co konkretnie zostaną wydane? No, cieszę się bardzo, bo naprawdę ostatnio gmina Wojnicz została doceniona, a przede wszystkim nasza praca. Otrzymaliśmy czek na 2 400 000, za niedługo później na drogi 2 200 000. A te 2 400 000, o które pani redaktor pyta, to 1 400 000 zostanie przeznaczone na rewitalizację naszego wojnickiego rynku, na który już czekamy od lat, a 2 000 000 zł przeznaczone zostanie na wymianę pokrycia dachowego na Pałacu Dąbskich. Czyli są to takie dwie inwestycje, które od dłuższego czasu były oczekiwane i nagle i w tej chwili jest szansa, że to wykonamy. Pałac Dąbskich, no właśnie ten zabytkowy i zniszczony mocno obiekt, od lat czeka na remont. Według Pana zapowiedzi ma to być miejsce, które będzie służyć mieszkańcom. Czyli będą się tam odbywać na przykład jakieś wydarzenia kulturalne, czy jakieś spotkanie. Proszę powiedzieć, kiedy to będzie możliwe? Na razie są pieniądze na wymianę dachu, jak słyszymy. Tak, w tej chwili kończymy wykonywanie projektu remontu całego Pałacu Dąbskiej, jak również całego parku. Do końca czerwca, do końca lipca będziemy mieli gotowy projekt na remont Pałacu Dąbskich i chcemy ten 1 000 000 zł wykorzystać właśnie na pokrycie dachowe. W dalszej kolejności, szanowni państwo, będziemy starać się o pozyskanie środków zewnętrznych czy unijnych, czy z Ministerstwa Kultury na dokonanie już konkretnego całego remontu Pałacu Dąbskich. Jest to inwestycja na pewno nie półroczna, nie roczna, tylko wieloletnia, dlatego że koszt wykonania całego remontu i Pałacu Dąbskich, i tej willi, i muszli koncertowej, jak również całego parku potrwa na pewno parę lat, 2, 3, 4 lata, a koszt będzie ogromnie duży. To są sprawy 20-milionowe na pewno, jeżeli nie więcej. Panie burmistrzu, to przejdźmy do tego wojnickiego rynku, do rewitalizacji zapowiadanej. Jak zmieni się rynek w Wojniczu? Kiedy tych zmian można się spodziewać? Co uda się zrobić za te rządowe pieniądze? Chcemy po prostu, żeby rynek w Wojniczu był rynkiem, na którym mogą zbierać się, przychodzić mieszkańcy, mogą usiąść, mogą odpocząć, mogą ewentualnie zjeść jakiegoś loda czy wypić kawę. Po prostu na tym nam zależy, żeby to nie był parking samochodowy, tak jak do tej pory, że przez poprzednie dni po prostu znajduje się tu mnóstwo samochodów osobowych. Zrobimy wszystko, żeby ten rynek był dla mieszkańców i na pewno nie będą już tutaj wjeżdżać autobusy, busy. Wykonujemy drogi samorządowe. Przy rynku będą zatoczki przy tych drogach, także nie będą musieli już wjeżdżać na rynek. Rynek ma służyć mieszkańcom. Mam nadzieję, że spodoba się to mieszkańcom. Mieliśmy 3 koncepcje wykonania modernizacji tego rynku i plan. Z tych 3 mieszkańcy wybrali 3 wariant. Tam będzie co prawda malutki parking na 18 samochodów od strony ulicy Warszawskiej. Natomiast tutaj będzie to wszystko służyło dla mieszkańców. No i 2 200 000 wspomniane przez Pana na drogi. Które drogi doczekają się remontu, a może powstaną nowe odcinki? Właśnie to jest wszystko powiązane z rewitalizacją rynku. Cała ulica Jagiellońska, łącznie z ulicą Warszawską do Domu Grodzkiego, jak również ulica Tarnowska od Kościółka Świętego Leonarda, z ulicą Krakowską aż do skrzyżowania z ulicą Długą, to wszystko będzie naprawione. To nie powstaną nowe drogi, natomiast będzie mocno zmodernizowane. Wszystkie krawężniki, które będą wymienione, są połamane, chodniki nierówne, będzie to wszystko zrobione tak jakby praktycznie od nowa. Natomiast w samym rynku przy tych drogach, tak jak już powiedziałem, będą wykonane zatoczki na zatrzymywanie się busów
czy autobusów przejeżdżających przez Wojnicz. Mam nadzieję, że to też osiągnie swój cel, że to będzie bardzo ładna inwestycja, która komponuje się w rewitalizację tego naszego rynku. Panie burmistrzu, o co chodzi w sporze z OSP Więckowice? Chce pan się pozbyć strażaków z remizy? Absolutnie. Nigdy nie było takim moim celem. Przede wszystkim żałuję i ubolewam nad tym, że sprawa, która na ogół nie jest sprawą zbyt, może i poważną, ale na pewno nie nadającą się do mediów społecznościowych. W ten sposób się nie rozwiązuje problemów. Ja mam 9 jednostek Straży Pożarnej na terenie gminy Wojnicz i szanowni Państwo, ze wszystkimi mi się układa współpraca idealnie, elegancko. To o co poszło z OSP Więckowice? Z OSP Więckowice także do tej pory nie mogę powiedzieć, żeby mi się źle układała współpraca. Poszło po prostu o to, że to jest budynek, której właścicielem jest gmina Wojnicz. I gmina Wojnicz będzie decydować, kto z tego domu ludowego będzie korzystał. Po prostu ze wszystkimi jednostkami chciałem podpisać umowy, żeby to był stan załatwiony prawnie i tak, jak to powinno być. Wszystkie jednostki oczywiście podpisały, oprócz OSP Więckowice, który pan prezes nie chce podpisać umowy, nie chce wziąć odpowiedzialności za mienie gminne. No właśnie, bo chodzi o tę odpowiedzialność za powierzone mienie. Co to w praktyce oznacza? To nic, jeżeli ktoś jest prezesem jednostki Straży Pożarnej i ma na stanie po prostu sprzęt, samochody, to nie może być odpowiedzialności zbiorowej, że to wszyscy strażacy za to odpowiadają. Jest zarząd jednostki i zarząd za to odpowiada. Zarząd reprezentuje prezes, wiceprezes czy skarbnik, zależy kogo se tam wyznaczą. I też nie musi to być prezes odpowiedzialny, może być i strażak. Tylko ja chcę, żeby ta umowa była podpisana. Moim obowiązkiem jest przeznaczyć część pomieszczeń pod gotowość bojową dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. I taką część od dawna mają i tam nikt ani palca nie wkłada do tego, tylko jest to własność, nie własność, ale są to pomieszczenia dla Straży Pożarnej. Pozostała część budynku uważa, że powinni korzystać wszyscy mieszkańcy Więckowic. I dzisiaj oświadczam jeszcze raz i apeluję do mieszkańców Więckowic. Burmistrz Wojnicza nie chce nic zabrać, mało tego. Chcę wam pomóc w tym, żeby z tego domu ludowego korzystali wszyscy mieszkańcy, wszystkie organizacje pozarządowe, koło gospodyń miejskich i kto jeszcze tam będzie po prostu zrzeszony. Ale umowa musi być podpisana, bo ktoś musi za to wszystko odpowiadać. To tak jak ja, burmistrz Wojnicza, scedowałbym odpowiedzialność na wszystkich mieszkańców, a ja bym umył ręce od odpowiedzialności, jaka na mnie ciąży. Tak nie może być. Ja wiem, że strażacy kiedyś, dziadkowie, może i budowali ten budynek. W tej chwili od iluś tam lat właścicielem tego budynku jest gmina Wojnicz. Nam zależy na tym, żeby tam były przeprowadzone remonty, żeby tam było przeprowadzane, żeby ten budynek nie niszczał. I tylko tyle. I absolutnie nie mam najmniejszego zamiaru kogoś pozbawiać dostępu. Strażacy też mogą z tego, nie mogą, powinni korzystać z tego domu ludowego i nigdy im nie zabronimy korzystania z całego budynku, jaki znajduje się w Więckowicach. Panie burmistrzu, no ale ciągle prezes OSP w Więckowicach nie chce podpisać się pod tą umową. Będzie jakieś spotkanie osobiste? Porozmawiacie panowie ze sobą, czy to ciągle ta wymiana zdań w mediach społecznościowych będzie? Pani redaktor, szanowni mieszkańcy Więckowic, ja spotkałem się na zarządzie w listopadzie i wyraźnie tak jak dzisiaj powiedziałem, nie mam zamiaru nikomu nic zabierać, po prostu, a częste zmienianie umowy i pisanie umowy tylko pod siebie, to nie służy ani mnie, ani tym mieszkańcom. Ja się mogę spotkać dziś, jestem za tym, żeby polubownie załatwić sprawę i to już niejednokrotnie powtarzałem telefonicznie. Natomiast też nie mogę być po prostu stawiany pod ścianą, że jak nie w ten sposób, to inaczej my się nie zgadzamy. Ja też nie chcę w ten sposób rozmawiać. Jeżeli mają ochotę, jeżeli chcą,
to proszę bardzo, drzwi do mojego biura są otwarte. Panie burmistrzu, zmieńmy temat, bo piszą do nas mieszkańcy Wojnicza w sprawie firmy, która, jak twierdzą nasi słuchacze, nie ma stosownych decyzji zezwalających na magazynowanie odpadów we wskazanym terenie. Do firmy ma trafiać codziennie kilka kontenerów odpadów budowlanych, które są później zakopywane na działce. Słuchacze, którzy prosili nas o interwencję w tej sprawie, mówią, że powstaje tam składowisko odpadów, a co jakiś czas nad posesją widoczny jest czarny dym. Czy panu ten temat jest znany? Czy mieszkańcy zgłaszali się w tej sprawie do pana? Tak, w zeszłym tygodniu, momentalnie, w momencie, kiedy otrzymałem pismo od mieszkanki gminy Wojnicz, natychmiast powołałem komisję do sprawdzenia. Wysłaliśmy pismo do tej firmy. Taka jest procedura, że ma 7 dni przed planowaną kontrolą. Musimy po prostu powiadomić tą firmę, która to robi, i na pewno pojedziemy tam na wizję lokalną. Wiem, że jest powiadomiona policja i najprawdopodobniej na 29 dokładnie mamy zaplanowaną kontrolę całego tego placu na tym terenie, w którym się to znajduje. Nie jest mi nic wiadomo o jakichś odpadach szkodliwych. Po prostu, czy tam są tylko materiały budowlane. Szanowni Państwo, zorientujemy się, zaglądniemy, przeprowadzimy kontrolę i najprawdopodobniej w naszych mediach czy w Merkuriuszu sprawę wyjaśnimy i podamy do publicznej wiadomości. Panie burmistrzu, dobiegła końca realizacja jednej z największych inwestycji w gminie, która dotyczyła budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Milówka, Sukmanie, Olszyny, Wielka Wieś i w samym Wojniczu. Czy ta inwestycja kończy już problemy z wodą w gminie, czy planowane są kolejne tego typu? I cieszę się niesamowicie, dlatego że gdyby nie środki, nie wsparcie funduszy unijnych z PROW-u, na które otrzymaliśmy 2 miliony złotych, ukończyliśmy tą inwestycję wodociągowania Milówki Olszyn. To jest inwestycja za prawie, no nie prawie, tylko 6 milionów złotych. Mamy to już odebrane. W tej chwili mieszkańcy będą przyłączać się sami do tego rurociągu, dlatego że przyłącz wody należy do gestii mieszkańca, czyli indywidualnie, i cieszę się. To nie kończy sprawy problemów z wodociągowaniem. Szanowni Państwo, w przeciągu ostatnich 6 lat na wodociągowanie miejscowości w gminie Wojnicz wydałem już blisko 14 milionów złotych. Tyle było braku wody i tylu potrzebujących. Teraz dzięki panu premierowi, dzięki panu wojewodzie i panu posłowi krajewskiemu dostaliśmy następną dotację z FIL-u, z Funduszu Inwestycji Lokalnych, 4 miliony złotych, i będziemy wodociągować ostatnią miejscowość w gminie Wojnicz, to jest Sukmanie. Jeszcze w tym roku rozpoczniemy tą pracę. Jeżeli dobrze pójdzie, to będziemy chcieli ją ukończyć w tym roku, jeżeli nie, to na wiosnę przyszłego roku, i wtedy dopiero będę mógł powiedzieć, że sprawy wodociągowania całej gminy Wojnicz zostały ukończone. No to zapytam jeszcze o czyste powietrze, skoro mowa o wodzie, jak z tym powietrzem? Kiedy mieszkańcy gminy Wojnicz będą w końcu oddychać tym czystym powietrzem bez smogu? Ile jeszcze starych kotłów jest do wymiany w gminie i czy mieszkańcy mogą liczyć na dofinansowanie? Tak, ja już od 5 lat, od 4 lat dokładnie w każdym budżecie przeznaczamy 100 tysięcy złotych na wymianę piecy. W tym roku tak samo, ogłosiliśmy już nabór. Dopłacamy 50% wartości pieca, ale nie więcej niż 3000 zł, i to jest na 33 piece w każdym roku. No nie stać nas po prostu na to, żebyśmy mogli więcej dopłacać albo większą ilość środków przeznaczać do budżetu. Robimy to systematycznie, co roku przeznaczamy 100 tysięcy złotych. Chcę zaznaczyć, że bardzo dużo ludzi może skorzystać z dofinansowania Czyste Powietrze bezpośrednio z wojewódzkim ochroną środowiska, i mamy tutaj doradców w gminie Wojnicz w każdą środę od godziny 13 do 15, gdzie mogą skorzystać z porad wszyscy zainteresowani wymianą pieców, wymianą no i głęboką termomodernizacją. No właśnie, panie burmistrzu, jest zainteresowanie tą wymianą pieców?
Jest. Co roku po prostu wydajemy całą kwotę przeznaczoną w budżecie, czyli 100 tysięcy złotych przeznaczamy na wymianę pieców i w całości ta kwota jest wykorzystana. To ile jeszcze tych kotłów zostało do wymiany? To jest bardzo dużo, to coś będziemy, ja nie wiem, dokładnie nie chcę strzelać tutaj, żebyśmy... Panie powiedzieli. Burmistrzu, ale to jest plan na kilka lat jeszcze? W ciągu ilu lat uda się rozwiązać ten problem, pana zdaniem? Kurczę, to jest kilkaset, no nie kilkaset, ale no, kilkaset domów, jeżeli chodzi. Nie wszyscy mają, niektórzy nowe domy, które powstają, szanowna pani redaktor, to jest już ogrzewanie na te nowe piece węglowe, jak również piece gazowe. Nie jesteśmy w stanie, natomiast oczywiście, że będziemy aż do skutku, jeżeli będziemy tworzyć budżet, to w każdym roku będziemy przeznaczać te pieniążki na wymianę pieców. Ja uważam, że może przyjdzie taki czas, że nie 100, a 200 tysięcy, żeby przyspieszyć po prostu wymianę tych kopciuchów całych, a zależy nam wszystkim na tym, żeby mieszkańcy oddychali naprawdę świeżo. Oby tak było, panie burmistrzu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tadeusz Bąk był naszym gościem w programie Słowo dziękuję za Słowo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.